Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś sobota, także zabieram się za wędzenie. Tutaj wędzarka się już przepala od samego rana. Chodzi o to, żeby wilgoć z niej wyszła. Ładnie żaru już się tutaj narobiło. Cały czas na podniesionej tej pokrywce. Ładnie dym tutaj ciągnie tą stroną. Temperatura tam nie jest za wysoka, ale coś tam pomału rośnie. No i zaraz lecimy po boczek i schab, który tutaj będziemy wędzili. Mamy mięsko, pachnie wybornie, ale Edziu, nie. Edziu, nie interesuj się tym. Weź. Dobra, podnosimy. Jakoś tutaj to wstawimy. Nie wiem, czy ja dobrze powiązałem te sznurki, bo jest tak, wiecie, tak o. To tu. Tak to jakoś powiązałem, jak umiałem. Widziałem na internecie, że niektórzy to tak przez środek te sznurki przetegacają, ale w miarę się trzyma. Obawiam się, że wiecie, jak dostanie temperatury, trochę się obkurczy, żeby to mi nie pospadało. No ale może nie pospada. Jakoś to tam jest powrzynane w to, ale czy to dobrze? To nie wiem. No dobra. Teraz na uchylonej pokrywce, niech on sobie jeszcze tutaj przeschnie. Całą noc się suszył, ale jeszcze z godzinkę niech tutaj będzie, a ja doniosę drewna, czereśni, czy co tam mam do wędzenia. Takie dwa klocki na razie tutaj dorzucę. Tu jest jeszcze sporo tej dębinki i tam brzuski trochę, którą miałem z drewutni. Można przymknąć, może nawet jeszcze bardziej. O, na mały taki dyferek. No i dobrze, godzinkę niech się obsuszy, a potem już zaczniemy wędzenie takie na przymkniętym, na wyższej temperaturze. Później ze 4 godzinki tak w 70 stopniach. Tylko niech to jeszcze obcieknie, ale powiem wam, że pachnie rewelacyjnie. Nie spodziewałem się, że tak ładnie przejdzie. Może trochę za krótko, bo w tej zalewie jakieś 4 doby. To też nie tak krótko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwszy raz robię takie specyfiki. Edziu pilnuje. Około godzinka minęła na podniesionej pokrywce. Edziu, nie skacz. Na podniesionej pokrywce jeszcze się to dodatkowo przesuszyło. Bardzo ładnie z tego pachnie. I teraz kija damy tutaj na bardziej przymkniętym już teraz. I będę kontrolował temperaturę. Albo domykał, albo lekko otwierał tą przykrywkę. Tutaj jest na ten drugi ząbek, czyli jako tako, jak tam drewno się nie wypaliło, raczej nie, bo to na długo. No, już od temperatury nie otworzę tego. Znaczy otworzę, ale potem. Dobra, jeszcze tam jest drewno, widać stąd. I patrzymy, tak żeby było między 70 a 80 stopni. To chwila minie, zanim to temperatury nabierze. Minęła kolejna godzinka. Edziu tym razem pilnuje szlaucha, bo dolewałem wody kaczkom do baseniku. To nie może przepuścić takiej okazji. Myśli, że jeszcze będzie leciało. No dobra. Co my tutaj mamy? Temperatura 60. No ciut za niska, ale dołożyłem przed chwilą jeszcze drewna. To nie będę jakoś bardzo tego otwierał, a zobaczymy, jak w środku ma się sytuacja. No elegancko, elegancko. Póki co nic nie spadło. Wszystko się trzyma. Pomału tam coś tłuszczu widzę skapuje z tego boczku. No dobra, niech się robi. Jeszcze sporo godzin przed nami. O, uchyliłem i już temperatura w dół poleciała. Trzeba trochę podkręcić, żeby była jeszcze wyższa. Ale to na spokojnie, bo drewna dosyć sporo tutaj wsadziłem. Może uchylę drzwiczki, niech złapie trochę płomienia, to zaraz podskoczy. Szukałem, nie mogłem znaleźć takiego termometra, żeby wiecie, żeby w domu mi pokazywało, ile jest stopni, bo tak to co chwilę trzeba wylatywać. A dzisiaj to zimno, miało być słońce 15 stopni, a tu chmury i chłodno. Co zrobić? Jeszcze na taką pełną wiosnę trzeba poczekać. Już prawie 3 godzinki minęły, jak to się wędzi. Kury już puściłem na zielonkę, sobie latają po całym podwórku. Edziu jest wyjątkowo grzeczny.
Temperatura jest ciut za niska, ale przed chwilą dokładałem drewna, także zaraz powinna nam tutaj skoczyć, ładnie dymi. Zerkniemy do środka, jak to się prezentuje. No ładnie, nabiera kolorku, chociaż jak na 3 godziny wędzenia to jeszcze dosyć słabo. Na szczęście nic z tych sznurków nie pospadało. No dobra, niech się wędzi dalej jeszcze z 2-3 godzinki, a potem sparzymy, bo ta temperatura to mi tutaj strasznie tańcuje. Nie mogę jej dobrze ustawić, tak jakbym chciał, na te 70-80. Często jest niższa, także potem dobrze sparzę, żeby na pewno całe było zrobione, żeby nie było miejscami surowe. I już minęło 5 godzin, a nawet 5,5. Trochę mi teraz ostatnio temperatura spadła, ale nie dokładam drewna, otworzyłem po prostu drzwiczki. Trochę się jeszcze dopali i zaraz przekładamy do parzenia. Edzia przymknąłem, bo otworzyłem drzwi do lasu, bo masa się porozchodziła tych zwierzaków. I otworzyłem, żeby kury przyszły, a gęsi i kaczki, o proszę bardzo, wyszły. No ale mam nadzieję, że zaraz przyjdą. Tej się naganiałem, bo tam była całkiem po drugiej stronie. Dalej nie może trafić. Te perliczki to tak często mają. No idź tam dalej, furtkę masz otwartą. No, no brawo, w końcu. Ojej, gdzie ona nie chodziła. A mięsko już wygląda elegancko. Tutaj się dopala drewno. A mięsko, o proszę, już kolorek ma luks, ale i tak sparzę takie dobre pół godzinki, żeby na pewno w środku było dobre. Teraz temperatura jest niska, ale niech to się jeszcze przepali z 10 minut i bierzemy do wyparzenia. No to wyjmujemy, prawie 6 godzin się już to wędzi, także może nie będzie źle, jak to tutaj się prezentuje. Puszczę. No nawet ładnie. Nawet ładnie. Na koniec mi za bardzo temperatura spadła. Ale tak to wygląda wyjątkowo. Dobrze kolorku nabrało. Takiego luks. Nie wiem, czy mi naraz się zmieści wszystko tutaj na ten talerzyk. Bo tu jeszcze 4 kawałki. Ale jakoś tymi sznurkami się połapię, to może nie będzie źle. Widzę, że gdzie mięso do mięsa dotykało, to trochę w tym kawałku się nie przywędziło. Dobrze, lecimy to parzyć. O, tak się prezentuje habaninka. Mięso przełożone już do garczka. Temperatura to jeszcze na pewno będzie za niska. Trochę się zagrzeje, potem na najmniejszym ogniu. Tak, z dobre pół godzinki, bo mówię wam, dzisiaj mi szalała ta temperatura na wędzarce, także tam na pewno przez cały okres nie była odpowiednia, to lepiej trochę dłużej sparzyć niż mieć surowe. W międzyczasie wszyscy się poschodzili, z lasu wrócili. No wchodź, wchodź, do środka, do środka. Wszystkie są 5. O, perełka tutaj jeszcze sobie poluje. No niech sobie popoluje jeszcze chwilę. Są na grzędach, można światło zgasić, perełka to widzi i po zmroku. Tylko żebym pamiętał, żebym ją wypuścił gdzieś za pół godzinki. Teraz to ona nie da wyjść. Jak tam złapała trop, to nie wyjdzie. O, te lampki sobie dzisiaj odpaliłem, ale to ładnie wygląda. Fajna sprawa. Chyba pierwszy raz dopiero w tym roku, no bo tak to nie było pogody, żeby na tarasie posiedzieć. Kaczki i gęsi też już u siebie. Można zamykać. Z robotami gospodarskimi na dzisiaj fajrant. Idziesz, perła? Perełka. Ho. No, i tak mi przyszła. Mięsko już sparzone. Podobno najlepsze jest na drugi dzień, jak stężeje przez noc. A propos nocy, to mnie już noc tutaj zastała. Co zrobić? No, ale oczywiście przecież się nie powstrzymam, żeby nie spróbować. Tutaj mamy boczuś. I co zrobił się? No ładnie wygląda. Elegancko. A jak w smaku? Luks. Bardzo dobre. Tylko ja niestety mam słabo jeszcze z jedzeniem, z gryzieniem. A jest dosyć twarde. Schabik też wygląda dobrze. Schabik zdecydowanie bardziej miękki. Ale dobre jest tak.
tą solą w sam raz przeszło. Nie jest za słone, ale taki smaczek ma. Naprawdę, wyśmienite. Nie ma porównania z takim ze sklepu. Zupełnie inny smak niż boczek ze sklepu. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Boczek i schabik naprawdę wyszły przepyszne, aż sam nad sobą się lituję, że będę miał to w lodówce, a nie bardzo sobie tego pojem, bo jeszcze te zęby leczę i nie bardzo mi idzie gryzienie, trzeba jeść papki, ale sobie zamrożę, będzie kiedyś okazja, to na taką zagryzkę to wyborne będzie. Także poleżę w zamrażalniku, poczeka na lepsze czasy, a ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro o 7 rano. Na razie, cześć!